wygrywali w największych imprezach światowych na szosach, torach i na trasach przełajowych na świecie. Chwała polskim kolarzom, chwała także kibicom, którzy tak pięknie zaciskali mocno kciuki, a wiara w naszych kolarzy, wiara czyniła cuda i jechali po sukcesy i po splendor dla barw biało-czerwonych. Proszę Państwa, Tadeusz Mytnik, proszę, w górę serca, w górę tablica. I Ryszard Szulkowski, do dziś wielcy przyjaciele. A tu za prawa wirze wbije także Józef Gawliczek. Przeżyli piękne lata, wspaniałe lata. No nie jest to takie lekkie. Tadeusz, oddaję Ci mikrofon. Zdradzę Państwu, że Tadeusz Mytnik to jeden z najwspanialszych kolarskich gawędziarzy. Ja dziękuję. Dziękuję za to, że Tadzio tu jest. Tadej, jest tu Tadeusz. Powiedziano wiele o moich centymetry wynikach. Przegrał tytuł mistrzowski. To mistrz Polski, to zawodnik, który w wyścigu pokoju, ja mam takie przemiłe wspomnienia, bo jeszcze trochę jako szczawik reporterski w 79 roku właśnie z Krzysiem miałem ujęcie, a wygrał wtedy 3 etapy wyścigu pokoju. Fantastyczny chłopak, sprinter, jeszcze w tych Mastersach szalał nie tak dawno i wygrywał. Serdecznie poproszę Henryka Haruckiego, bardzo poproszę tutaj serdecznie i poproszę radnego powiatowego pana Andrzeja Szawana, który wręczy pamiątkową tablicę, i Jasia Faltyna, wicemistrza, proszę Państwa, świata, wybitnego torowca. Także medalista olimpijski, mistrzostwo świata, mistrz Polski, to Wojciech Matusiak, mili Państwo. Poproszę o wręczenie pamiątkowej tablicy prezesa Polskiego Związku Kolarskiego Wacława Skarula, a pamiątkową skałę wręczy szef marketingu szczeblowskich z zakładów Ryszard Rajczakowski. Oczywiście szczeblowskie kopalnie surowców mineralnych. To oni uchodzili imieninowymi dla Ryszarda wręczyć mu skałę. Dolny Śląsk, Ryszard Szulkowski. Proszę, Ryszard, mikrofon. Dziękuję bardzo za to, że nie tylko wtedy, parę lat temu zostałem upamiętniony, ale nie przepadła statuetka, bo często tak bywa, że gdzieś w archiwum się zagubi. No postawię ją tam, gdzie inne pamiątki.